sprawę do badwinebergu.net. Termin na 5:30 rano. I zobaczymy, co potem będzie. Kolega, który jeździł ze mną w zeszłym tygodniu, już jest sam w trasie. Jesteśmy na łączach. I jak będzie sobie czegoś potrzebował, bądź nie rozumiał, bądź czegokolwiek, jesteśmy na w codziennym kontakcie. Właśnie jadę sobie i jestem zmulony, jak każdy niedzielę, poniedziałek, w weekendzie. Co tak powiedzieć? Nic nie mam powiedzieć na razie, tak? Jadę, będę wam pokazywał, jak wygląda moja praca. Witam ponownie, no miałem już być u celu, ale mi się zaspało. Miałem zrobić 2 godziny z kawałkiem pauzy, a wyszło 5. No, jestem spóźniony ponad 2 godziny, prawie godzinę jazdy. No nic, trudno. Jak się organizm domagał snu, no to się w domu w tym momencie. No i się zaspało. Skończyłem na dzisiaj. Jestem w Badwinebergu, tam gdzie rozładowywałem. Długo czekałem, aż przegiłem trochę o 15 minut, czas pracy się skończył. Jutro, dzisiaj wieczorem jeszcze o 20:15 startuję i jadę ładować do Osnabrücku mrożonki. No i rozpoczął się, można powiedzieć, następny dzień. Jest poniedziałek, godzina 24. Dojechałem do załadunku. Są przede mną jeszcze 2 auta. I jak załaduję, będę jechał do Lubynał. Zaraz wbiję w nawigację i zobaczę, ile to jest kilometrów. Ale powinienem się tam po okolicach 6 godzin dostać. Do celu mam 492 km. Więc tak jak mówiłem, około 6 godzin. Jak wyjadę stąd, pierwsza, druga, nawet około 9. Jak wszystko dobrze pójdzie. To jest godzina 3:30. Gdzieś w okolicach godziny 2 wyjechałem z załadunku. Mam załadowane 32 palety. Do celu, tak jak mówiłem wcześniej, jest 20.
Godzin stoję i czekam na załadunek. Jak tak dalej pójdzie, nie załadują mi do 14, no to już nie będzie po co dalej jechać. Zamykają o 15, a załadunek musi swoje potrwać koło godziny, jak będą wszystkie palety na czas. Jak w ciągu godziny mnie nie załadują, no to ja mam czas pracy do 16, więc już nic więcej dzisiaj nie chciałem. Wszystkich, rozpoczął się czwarty dzień mojej walki. Czwartek jest dzisiaj. Wczoraj po 5 godzinach oczekiwania załadowałem mleko, no ale została mi godzina czasu pracy
już nie jechałem dalej. Właśnie ruszyłem. Jest 5:30 rano. Na 6 mam być w netto. 20 coś kilometrów. No i zobaczymy, jak to pójdzie, bo awizacja była na wczoraj. Nie mam nowej awizacji. Nie wiem, jak długo będę czekał. Z rzutkiem mam 58 Dieseldorferu. Trzeba je wymienić. Tego, kto wymyślił Dieseldorfery, to powinno się zastrzelić. Są najgorsze palety, jakie można ładować. Thank you.
godzin, 15 godzin pauzy. Teraz kręci się 10 minut kontroli przedstartowej i ruszam. Wczoraj myślałem, że zajadę dalej, ale godziny są nieubłagane i w celu mam jeszcze 252 km. Ponad 3 godziny jazdy. Tego do przebicia jest się cały zagłębie rury, więc może to potrwać ponad 4 godziny. No i rozładunek i później dolot. Już jest piątek, tygodnia koniec i początek, teraz sobota, i będzie krótki weekend, ciężki tydzień, krótki tydzień. Stoję w Alviku, w Hedemünden, gdyż miałem jeszcze pół godziny jazdy, ale stąd do Kassel jest 30 km i tu praktycznie dwa małe parkingi są. No plus ten objazd w Kassel nowy. Może on nie jest nowy, ale nie wolno jeździć normalną drogą na 44, trzeba zrobić mały objazd. Tam jest zakaz na jednym moście. Teraz już nie będzie można tam raczej nigdy jeździć, bo to jest taki zabytkowy most. Powiedzieli, że będą łupać mandaty w wysokiej formie jak na moście. Na Renie, na jedynce. Co tu jeszcze mogłem powiedzieć? No nie wyspałem się, w końcu nie było. Miałem 11 godzin pauzy, ale nie mogłem zasnąć. I trochę pospałem, ale nic wielkiego. Jest 4 rano. I widzicie, do południa jadę. Miało być tak, że będę miał krótką jazdę. Myślałem, że prawie dojadę, no ale takie jest życie kierowcy. Nie da się tego zaplanować, a matematyka jest nieubłagana. Wczoraj wyszło, że nie za bardzo mogłem już dalej jechać, no bo te wszystkie dojazdy, podjazdy, rozładunek, załadunek też zajęło swój czas i 10 godzin czasu pracy to jest niedużo. Ujechałem bodajże chyba 7 godzin plus załadunki, rozładunki, przeładunki, tankowania. No i dycha. Kończę na razie moje pierdzielenie. Kręcę trochę jeszcze dzisiaj przejazdu przez zagłębie. W tych górkach może trochę pokręcę w nocy. Podjazd pod Kassel z prędkością średnioakwennego żółwia. No wiem, to jest aktor, do tego mam 22 tony, dlatego mu tak ciężko trzymam. Palety, mydło i powidło. Siedemnaście i pół tony. Zdają DPL-a, więc nie trzeba będzie zabierać palet. I pojechali. Cudowne wejście do firmy.
Całą noc mi chodziła chłodnia. Się zastanawiałem, co jest. Popsuła się, czy co? No i mamy tutaj przyczynę. Przyciśnięte kołnierze, belki pod samym sufitem. Jak to miało funkcjonować? Powietrze się nie rozchodziło. Kończymy ten tydzień, jestem już w domu, w poniedziałek, tak jak już mówiłem, mam 3 rozładunki w okolicach Drezna, 1 w Chemnitz i zacznie się ostatni tydzień przedsięwzięcia. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, łapki w górę i polecam się na przyszłość. Na razie.